Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Trax MS w kolejach śląskich, taki jest tytuł filmu, a tak naprawdę film powstał w odpowiedzi na komentarz kolegi Mirosław M. Ja później w trakcie filmu wspominam kolegę Niederschlesienbahn, zdaje się, bo tak mi się z pamięci wydawało, ale oczywiście chodzi tutaj o Mirka. Tak, Trax rzeczywiście jest piękny. Tu dostałem od Mirka trzy pomysły na to, jak można by użyć tą lokomotywę. Przypomnę, że lokomotywę kupiłem jeszcze przed wakacjami. Zresztą komentarz Mirka też był przed wakacjami. No ale dla mnie przyszedł dopiero teraz czas, żeby mógł się zająć zrobieniem tego filmu. Z jakich powodów oczywiście wiecie, no, z dwóch i to bardzo grubych. Pierwszych, że nie było mnie w domu, nie byłem przy makiecie, więc nie miałbym jak tego zrobić, a drugi, że no, makieta i tak była rozcięta na pół, więc też by nic po niej nie pojechało. No dobrze, z tych propozycji, później jeszcze na koniec może zobaczymy z ciekawości, to ja zdecydowałem się wybrać drugą pozycję z dwóch powodów. Pierwszy, bardzo prozaiczny, bo łatwy do zrobienia. Drugi powód z powodu, no ja słuchajcie, jak powiedziałem, drugi powód jest taki nieco nostalgiczny, bo w Wiśle czasami, bywałem w Wiśle na nartach, może jeszcze kiedyś będę bywał. Raz nawet zdarzyło mi się dojechać do Wisły pociągiem, kiedy ta rodzina była wcześniej, a ja dojeżdżałem, no ale niestety nie aż tak efektownym składem, tylko zwykły N57 kolei śląskich. Tyle tylko, że szczęśliwie jeszcze w starym malowaniu, takim bordowo-grafitowym, bo teraz jeśli jeszcze jeżdżą stare, to już zdecydowanie w nowych malowaniach. Oczywiście bywałem także sobie w Wiśle, więc miałem okazję pofotografować to, co wjeżdża. W sumie to czemu nie. Zresztą nawet chyba jakiś film też na ten temat, przynajmniej sceny w niektórych filmach nakręconych w Polsce z Wisły były. Dlatego już zdecydowałem się na tę Wisłę. To zobaczmy ten przejazd. No i trzask. Pojechał Trax szybciutko i jeden wagon, drugi wagon, trzeci wagon. No i tyle, tak? Co to za wagony? Tutaj nawet da się odczytać, zobaczcie, jaki fajny film. To jest chyba właśnie wagon 249. Ciekawe, czy wcześniejsze da się odczytać. Też bardzo prawdopodobne, że się da. 583. Tak, dokładnie, wszystko jest prawdopodobne. Aha, to jest pierwszy, tu gdzieś zaraz będzie drugi. Tak, tu jedzie drugi. 468 chyba i za moment trzeci, ten, który już widzieliśmy, 564. Dlaczego wybrałem? No powiedziałem Wam, że łatwy, no bo rzeczywiście jest łatwy, trzy wagony B249. Ja dokładnie trzy takie modele mam, co prawda chyba nie ten zakres numeracji, o ile oczywiście to są wagony B249, może to nie są wagony B249, ale nie, raczej są, zresztą tutaj kolega Mirek wspomniał o tych wagonach. Ja jeszcze w razie czego można spróbować poszukać gdzieś na czeskich stronach zestawienia, ale mi te wagony jak najbardziej pasują, nawet w miarę jeszcze rewizją. Film jest z 2013 roku, tutaj mam 2015, 12, co prawda ten jeden ciut za późny, ale to jest tylko rewizja. On, zakładam, że swojego malowania też od jakiegoś czasu nie zmienia. Wiem, że gdzieś w internecie jest zestawienie czeskich wagonów wszystkich. Kiedyś na nie trafiłem, nawet na filmie pokazywałem. Na pytanie, czy sobie zapamiętałem gdzieś w odnośnikach, to zaraz na drugim komputerze zobaczę, czy do tego dotrę. Jak nie, to będę musiał sobie gdzieś odtworzyć link do tej strony. Patrzę. Chyba tego nigdzie nie widzę. A szkoda. W każdym bądź razie gdzieś tam spokojnie da się to
znaleźć w internecie. Muszę kiedyś, jak znajdę, to tym razem muszę do ulubionych dać się z odpowiednim opisem, bo czasami ta lista ulubionych w przeglądarce, lista ulubionych stron jest tak duża, że mimo że się coś ma, to ciężko znaleźć. Dobra, użyję tych modeli. Trax oczywiście wspomniany, wiadomo. I tak jak obiecałem, może jeszcze spójrzmy, jakby wam było ciężko dotrzeć do tego komentarza, to spójrzmy szybciutko, jakie są inne. Oczywiście to jest Trax Lotosu, więc nie ten, jakie są inne pomysły na wykorzystanie. Tu mamy z dwoma wagonami, no to niekoniecznie wybrałem ten najłatwiejszy, tylko zobaczcie, wybrałem trudniejszy. I jeszcze trzeci z filmów. Cieszą jest, no właśnie. I to będzie już tak. Oczywiście, że chcemy wyjść, bo chcemy zobaczyć. A tu mamy cztery wagony, tak. No to ten był, ojajajaj, nienawidzę tych pytań o cookies. Dobrze. Tu mamy cztery wagony, stąd no, dla mnie akurat to byłoby trudniejsze, no bo ten czwarty musiałbym zastępować. Także wydaje mi się, że dokonałem optymalnego wyboru i taki właśnie skład zobaczycie za moment już na makiecie. No dobrze, to zapraszam na film.
ciąg stoi jak stoi, tak go właśnie zatrzymałem dosyć nietypowo, bo operując tutaj uchwytem przy statywie kamery, no, drugą ręką byłem w stanie jedynie na telefonie nacisnąć przycisk stop, który hamował pociąg, nie awaryjne wyłączenie zasilania, tylko przycisk stop. No i zatrzymał się po takim czasie, po jakim się zatrzymał, czyli ciut za krótko. Tak jest ustawione i już. Dobra, to podjedźmy gdzieś bliżej. To jest akurat tak na trzy wagony, więc o, dokładnie o to chodziło. Tak, to jest ustawione. Tutaj jeszcze sobie delikatnie przestawimy perspektywę. I co my tu mamy? Mamy to, co powinniśmy mieć. Dokładnie te modele, jakie były planowane. No, taki był zamysł filmu, żeby wykorzystać tą lokomotywę, tegoroczny model Roco, żeby wykorzystać ją, pokazać właśnie w takim zestawieniu, w jakim jeździła, dokładnie w tych oznaczeniach, z tą datą rewizji, jaka jest wydrukowana tutaj na obudowie lokomotywy, to znaczy podczas wypożyczenia do Kolei Śląskich. W tamtym czasie też takie wagony Y, bałceny, tak zwane bałceny Y, w sensie modele YB70, wyprodukowane właśnie w fabryce Bałcen w Niemczech w oznaczeniach kolei czeskich. Też właśnie takie wagony wtedy jeździły, także same modele są dosyć uniwersalne, bo zobaczcie i składy sprzed ładnych paru lat i współczesne, jak najbardziej po Polsce, zestawiając składy, nie możemy się bez tych modeli obyć. Chodziło o wykorzystanie dwóch modeli firmy Roco, no i tego jednego modelu firmy Tilk. I to chyba jest w sumie mniej więcej w tym oznaczeniach kolei czeskich, czyli logo CD i napis czeskie Drachy, malowanie Nybert. Chyba w tym momencie jest wyczerpane to, co jest dostępne na rynku, więcej nie ma. Tilik jeszcze ma jakieś modele, ale one już przynajmniej mają malowanie wagonów innych typów, między innymi też taki MAN z przedziałem rowerowym, ale tutaj P249 to zaledwie te trzy modele. Także fajnie wykorzystana lokomotywa i trzy wagony osobowe. Dziękuję koledze Niederschlesien-Bahn za podanie tego pomysłu. Tradycyjnie lokomotywa firmy Roco z opuszczonymi pantografami. Dlaczego? No dlatego, możecie się przyjrzeć, to jest oksyda i ja po prostu nie chcę, żeby ta oksyda gdzieś mi tam została na drucie, żebym miał porysowane te pantografy. One są delikatne, w miarę dobrze trzymają wymiary i lepiej niech takie pozostaną. Z ciekawostek zawsze staram się coś powiedzieć o tym modelu. Tu mamy czujnik hamulca SHP, no nie mogę przybliżyć, bo traci kamera ostrość. Otóż, ale może uda mi się coś obniżyć troszeczkę statyw. Poczekajcie. Otóż, nie miałem czegoś takiego żadnym modelem na mojej makiecie. Oczywiście ze słabości mojej makiety zdaję sobie sprawę, ale ten czujnik jest bardzo nisko zamontowany w tym modelu. Tu, w tym miejscu jest jakieś milimetr nad główką szyny i mam miejsce w starej części makiety, gdzie tam mam lekkie ugięcie toru, mam garb. Żadne modele sobie nie miały problemów z przejechaniem tego punktu, poza właśnie tym modelem, który tym czujnikiem zaczepia. I to chyba nawet nie tak, ten z tej strony zaczepiał, więc musiałem wręcz przestawić lokomotywę, bo w jedną stronę chciała jechać, w drugą stronę nie chciała. Także jeśli macie modele Traxa firmy Roco, pytanie, czy też jesteście w stanie to powiedzieć, pytanie, czy też wam się coś takiego na makiecie trafiło. Ja już jeden miałem, ale za często go nie używałem. Mam Traxa, zdaje się, w malowaniu reklamowym, tak, niemieckiego Deberekio w malowaniu reklamowym,
ale on 2-3 razy u mnie na makiecie jeździł i czegoś takiego nie zaobserwowałem. Albo Roko troszeczkę zmieniło konstrukcję, albo akurat nasz model, znaczy model lokomotywy tutaj na Polskę jest inaczej zrobiony, albo jeszcze coś tam innego, że może akurat ten model felerny, że ja coś takiego tutaj miałem. O, właśnie mówimy o tym elemencie. Próbowałem go wcisnąć głębiej, ale się nie daje. Jest na takiej wysokości, na jakiej jest. Dobrze, to tyle o modelach. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do oglądania innych modeli. Żegnam się z Wami. Cześć. Nie modeli, tylko filmów oczywiście. A modele też oglądajcie, się nimi bawcie. Cześć. Scena, którą stwierdziłem, że muszę ją nagrać. Dlaczego? No dlatego, że nie przypominałem sobie, żebym zakładał dekoder w tej lokomotywie. Niby nic zaawansowanego, niby czynność, którą robiłem już spokojnie ponad 100 razy, nie powiem setki, bo aż tyle lokomotyw nie mam, ale te 100 kilkadziesiąt razy na pewno czynność tą wykonywałem. Otóż przepraszam, standardowo robię tak, że no próbuję znaną mi metodą otworzyć lokomotywę. Pierwsze co, biorę lokomotywę, od spodu, oglądam od spodu, czy są jakieś śrubki gdzieś, czy widzę, że są śrubki, to wtedy wiem, że trzeba odkręcić, a jak nie, to zwyczajnie rozchylam i próbuję wyciągnąć środek. I o ile w tą stronę rozchyla się łatwo, tak, lokomotywa Roko, te obudowy mają miękkie, nie tak jak Piko i łatwo wychodzą, o tyle jest tak, że coś trzyma. Dlaczego na nie wyskakuje? No dobra, skoro się nie da, to znaczy, że należy wziąć instrukcję i spojrzeć w instrukcję. Tak, mądrzejsi powiedzą, że na początku trzeba wziąć instrukcję, dopiero później się brać do roboty. No owszem, prawda, ale czasami zwyczajnie wydaje mi się, że już takiego traksa rozkładałem i nie powinno to być trudne. To nie jest pierwszy traks Roko w mojej kolekcji, ale okazuje się, że łatwe to nie jest. Spójrzmy w instrukcję. Wyjąć pas przedni, rozchylić do góry. Niby proste. Jeden pas wyjąłem, ale zobaczcie, tak naprawdę jak wygląda wyjęcie. Mamy wyjąć, próbowałem wcześniej znane mi sposoby, czyli wyjąć tutaj te zderzaki, ale przy wyjmowaniu zderzaków po prostu wychodzą nam, schodzi nam, spójrzcie, schodzi nam zderzak tutaj z tego czpienia i to tyle, ja go sobie odłożę. Mam wyjąć cały pas. No i jak wyjąć ten pas? Za co złapać? Za zderzak nie złapiemy. Tu mamy ażurowe, piękne te podesty, za nie też nie złapiemy. Strach jest użyć jakiekolwiek ostre narzędzie. No dlaczego? No dlatego, żeby nie uszkodzić. No to co? No jeśli już mam coś uszkodzić, inaczej nie uszkodzić, a zostawić ślad ostrego narzędzia, twardego, no to wolę od środka, tak żeby mi to nie przeszkadzało. Ale naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężko jest wypnąć ten pas. Wiem, że w ten sposób się da, bo już jeden zdjąłem. Druga opcja jest bardzo delikatnie, tak żeby znowu nic nie ten, podważać tu z boku. I proszę bardzo, wyszło. Przy okazji spójrzcie, na ile jest ten element ażurowy, jaki on jest drobny, jak tu trzeba uważać. Tak? I przecież mówimy tylko o otwarciu pudła lokomotywy. Dlaczego Roko zdecydowało się na takie zabezpieczenie tutaj tego modelu, wnętrza, tego naprawdę nie rozumiem, ale dobra, tak jest. Już tu o zielono nie będę opierał, tylko o, poszło. No, oczywiście dobrze by było, żeby to spadło gdzieś z niewielkiej odległości, jeśli już ma spaść tak jak mi i na coś miękkiego, ale dobra, poszło, więc wreszcie mogę zdjąć obudowę. Jest. Z odłożeniem delikatnie, żeby czegoś nie połamać, bo
Tu są też drobne elementy. Ja to po prostu odłożę na miękką drogę. Nie ma problemu. A dalej co? No standard. Mamy zaślepkę. Należy po prostu wyjąć tutaj zaślepkę z gniazda dekodera i założyć dekoder. Uwaga jest też taka, że w przypadku zakładania czegoś mniejszego jak dekoder 22-pinowy, też ROKO pokazuje, w którym miejscu należy włożyć 16-pinówkę. Dobra, póki co wyjmijmy. Zaślepka gdzieś tam pójdzie sobie do pudełka, ale uwaga, z tego co widzę, spójrzcie sami, to ta wskazówka ROKO nie jest potrzebna, bo tu mamy na szczęście, nie zawsze tak w przypadku ROKO jest, na szczęście mamy zaślepione miejsce na płycie, więc nie trzeba liczyć tych dziurek, tylko trzeba dekoder dopasować tak, żeby pasował. No dalej to już jest prosto. Bierzemy jakiś tam dekoder z pudełka. Dokładnie, ja wezmę mniejsze. Wkładamy i programujemy. No, także tamto już Wam oszczędzę. Nie ma to specjalnie sensu, samo programowanie, ale otwieranie budy nowego Traxa tu mnie naprawdę zaskoczyło. Poczułem się zaskoczony, mimo że już tyle lokomotyw otwierałem. O zdejmowanych przednich pasach gdzieś tam mi się kojarzy, w jakiejś lokomotywie już to było, ale nie tak delikatny, nie taki, że naprawdę strach się do niego dotknąć. No dobrze, to tyle.